Cześć Boże! Wiesz co to jest? To jest różaniec. I wiesz, że październik to jest miesiąc poświęcony Matce Bożej. I w tym miesiącu szczególnie modlimy się na różańcu po to, aby prosić ją o wstawiennictwo. I to wszystko wiemy ze szkoły podstawowej. Ale czym dla Ciebie i dla mnie w sumie jest różaniec? Powiem Wam wprost, że dla mnie różaniec jest czymś naprawdę niezwykłym. I zaczęło to się w dzieciństwie, kiedy z rodzicami odmawiałem różaniec, ale na kredkach. Łatwiej było mi trzymać te 10 kredek niż 50 paciorków różańca. Ale dopiero odkryłem różaniec, gdy poszedłem kiedyś na poznańską pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. Nie miałem siły, nogi mnie bolały, miałem kryzys trzeciego dnia, który trwał przez czwarty, piąty i szósty dzień. I wtedy postanowiłem, że idę do domu. Jednak ksiądz Kapelan mówi: Dobra, a teraz pomodlimy się na różańcu. Wyobraźcie sobie moje zmęczenie i jeszcze ta perspektywa modlenia się dziesiątką różańca przy dobrych układach, albo pięcioma dziesiątkami różańca. I co się stało? Okazało się, że krok za krokiem, paciorek za paciorkiem, zdrowaś Mario i było łatwiej. Byłem coraz bardziej zjednoczony z Matką Bożą i byłem coraz bliżej jasnej góry. I to było dla mnie odkrycie. Odkryłem, że w mojej codzienności mogę modlić się na różańcu. Że mogę Panu Bogu przez to powierzać moją codzienność, moje radości, smutki, problemy, żale. I do dnia dzisiejszego jest tak, że gdy nie umiem podjąć jakiejś decyzji, to proszę Matkę Bożą o wstawiennictwo. Chwytam właśnie ten różaniec i proszę, aby Maria była ze mną. I jestem ciekawy, czy Ty też masz takie doświadczenie opieki Matki Bożej. Teraz jest przecież październik, wspaniały czas różańcowy. Może podejmij wyzwanie i przez te najbliższe kilka dni postaraj się modlić różańcem. Różańcem, żeby matce Bożej powierzać to wszystko, co masz w sercu. A gwarantuję, ona na pewno wstawi się za tobą u swego syna. Więc trzymaj się i do zobaczenia z Panem Bogiem.